Siemanko moi drodzy, witam was w dzisiejszym vlogu, takim nietypowym można powiedzieć vlogu, w takiej oto scenerii, nie w takiej, tam to nie patrzcie, o w tej scenerii. Dlatego, że dzisiejszy vlog będzie poświęcony samochodu Ani, jej pierwszemu tak właściwie, jej pierwszej maszynie, którą się dorobiła w 2015 roku. Wyobraźcie sobie, że sama sobie kobita ściągnęła ten samochód z Niemiec od pierwszego właściciela, sama po niego pojechała, sama go można powiedzieć nawet ściągnęła do Polski, zarejestrowała i cieszyła się nim od roku 2015, bodajże od kwietnia. Wtedy została drugim właścicielem w Polsce tego samochodu i jeździ tym samochodem aż do dzisiaj, czyli już no 6 lat ponad, nie, no 6 lat wychodzi na to, że użytkuje ten samochód. Niemniej jednak przyszła pora na to, aby pożegnać się z naszą renóweczką. I nie jest to spowodowane tym, że poszła uszczelka pod głowicą lub też miała nieprzyjemne spotkanie z łosiem, gdzie po naprawie okazało się, że samochód zostawia zamiast dwóch śladów to cztery. Nie, to nie o to chodzi. Mianowicie chodzi o to, że chcemy zakupić samochód chłodnie, który gdzie potrzebny nam będzie właśnie do przewozu mięsa, jak i produktów później mięsnych do dalszej dystrybucji, o tak to mogę powiedzieć. Także nie potrzebujemy dwóch samochodów, bo jak wiecie, mamy jeszcze Audi A6 i mieć trzy samochody, jakbyśmy kupili samochód chłodnie, to mielibyśmy wtedy już trzy samochody i to już by było dla nas za dużo. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, aby pożegnać się właśnie z jej renówką. Przechodząc do tematu związanego z modelem, jest to Renault Megane 2 Grand Tour z niezawodnym silnikiem 1.6 16V. Powiem wam, że dosyć sceptycznie jestem nastawiony ogólnie do renówek. Nie wiem, jakoś po prostu nie byłem przekonany do tych samochodów, ale od czasu, kiedy poznałem się za nią, to miałem przyjemność właśnie pojeździć trochę tym samochodem aż do dzisiaj tak właściwie. I jeśli chodzi o silnik, naprawdę nie ma się tu do czego doczepić. Ma on, i w ogóle jest to samochód z 2006 roku i ma on przejechane ponad, nieco ponad 246 tysięcy, zaraz wsiądziemy w samochód, to wam powiem dokładniej. I jeśli chodzi o silnik, naprawdę nie ma tu się do czego przyczepić. W każdą pogodę pali od strzała, że tak powiem. Ani grama oleju nie bierze od wymiany do wymiany, a kilka razy już ten olej był wymieniany. Z takich ciekawostek, to był on wymieniany przeze mnie latem, bodajże gdzieś chyba w sierpniu. Także już oleje macie z głowy. Jeśli chodzi o takie jeszcze naprawy tego samochodu, to ostatnimi czasy wymieniana była sprężarka od klimatyzacji z całym osprzętem, także tam też było włożone około 1300 zł bodajże wtedy w samą klimatyzację, także klimatyzacja w tym samochodzie działa bez zarzutu i na piątkę z plusem. Oprócz tego jeszcze wymieniałem, a raczej może stawiałem na nogi alternator, który przestał współpracować z nami, przestał dawać prąd, ale postawiłem go na nogi, a raczej mechanik go postawił na nogi i dalej śmiga, dalej funkcjonuje. Chyba ze 180 zł zapłaciłem, ale działa. I oprócz tego wszystko działa, tak właściwie. Więc tak, silnik o mocy 113 koni. Tak jak mówiłem, 240 ponad tysięcy ma już przejechane i no zbyt wiele tutaj nie zobaczycie, wszystko jest przykryte pod tą osłoną, ale tak jak mówię, nie widać żadnych wycieków w tym samochodzie, zresztą nawet gdyby coś było, to by było to robione od razu na bieżąco. Nie ma tu za bardzo też właśnie, nie mam tu za bardzo nic pod maską dla was więcej do pokazania, nic tu więcej nie widać.
No cóż tu więcej można o tym samochodzie powiedzieć? No jak wiadomo, tutaj mamy wlew płynu chłodniczego, tutaj mamy wlew płynu do spryskiwaczy, akumulator i tak dalej, no bezpieczniki, no nie wiem co wam tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć. Aha, mogę wam powiedzieć, właśnie wspomnieć o tej klimatyzacji, która robiona była w 2019 roku w czerwcu. Tutaj mamy wszystko zapisane. Także ona była właśnie stawiana na nogi, klima działa bez zarzutu. No i cóż, więcej chyba tu pod maską nic nie zobaczymy. Mogę wam pokazać jeszcze numer VIN, bo to nie jest żadna tajemnica. Tutaj możecie sobie spisać ten numer, sprawdzić gdzie tylko chcecie. No i tyle w sumie. Przejdźmy może do środka, do samochodu i powiem wam coś więcej z środka tego pojazdu. Ojejku, jesteśmy już w środku. I co? Elektryczne lusterka, lusterka w prądzie. Tutaj mamy sterowanie lusterek, lusterko podgrzewane, tak samo od strony kierowcy. Tutaj mamy wszystkie szyby 4 w prądzie, tu blokadę otwierania szyb. Cóż tu jeszcze, z takich bajerów, szmerów bajerów, bardzo przydatnych moim zdaniem, jest to, że podgrzewane mamy siedzenia. Tutaj jest włącznik od pasażera, tutaj włącznik od kierowcy. Fajnie grzeje zimą. I nie tylko zimą, w sumie jak chcecie mieć zawsze ciepło, to możecie mieć zawsze ciepło, nawet latem jak macie 30 stopni. Cóż tu więcej mógłbym wam powiedzieć. Klimatyzacja, tak jak mówiłem, ale to za chwilę może zademonstruję najpierw jak to wszystko chodzi. Do odpalania tego sprzętu służy taka karta, kartę wsuwamy, wciskamy sprzęgło, przycisk start. I renóweczka chodzi. Jak widać nie ma, nic się nie świeci, żadna choinka, jedynie od, wiadomo, zapięcia pasów. Włącznik świateł, przekręcamy, czy cyk, mamy światła już. Tutaj zmieniamy sobie krótkie, długie, postojowe i tak dalej. Fajnie podświetlony zegar na pomarańczowo. Tutaj oczywiście godzina do ustawienia jest, widoczna jest godzina, widoczne jest też radio. Radio też na płyty, jeśli nie chcecie radia na płyty, bo was to nie rajcuje, to zawsze możecie skorzystać z takiego urządzenia, z którego Ania korzystała. Wpinacie sobie po prostu w miejsce od zapalniczki, ustawiacie sobie dowolną falę i macie przez Bluetooth, możecie sobie słuchać nuty. Fajnie wszystko gra, wszystkie głośniki działają. I tak, tutaj jeszcze jest blokada dodatkowo drzwi, cyk, 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 tak to działa. Jeśli chodzi o klimatyzację, włączamy ją przyciskiem AC i już tutaj na monitorku pokazała nam się ikonka AC. Teraz klimatyzacja jest włączona, oczywiście należy latem tą temperaturę tutaj zbić, tak żeby mieć powiedzmy 15 stopni i autko fajnie tutaj nam zniża tą temperaturę w środku w pojeździe. 248 tysięcy km przejechane. Czyli się dużo nie pomyliłem. No. Wspomaganie kierownicy jest to wspomaganie bardzo praktyczne, powiem wam. Spodobało mi się to. Nie byłem przekonany. Myślałem, że zwykłe przełożenie, zwykła pompa, olej i tak dalej, że to jest coś lepszego. A tutaj na wolnych obrotach wspomaganie elektryczne, zobaczcie, jednym paluszkiem sobie kręcę i nie ma tutaj najmniejszego problemu z tym. Na niskich obrotach, na postoju i tym bardziej w trawie grzęskiej. Tutaj mamy taki wichajster od podgłaśniania właśnie radia, ściszanie, podgłośnianie. Na środku jest taki pstryczek, elektryczek, jak wam telefon zadzwoni albo chcielibyście porozmawiać z mężem lub małżonką albo kochanką, która siedzi obok, to możecie sobie tutaj ściszyć do zera praktycznie radio i rozmówić się z nią lub z nim. To nie wiem od czego służy, także nie będę zgadywał, muszę poczytać, nigdy tego nie używałem, nie wiem od czego to są przyciski. Tutaj jak wiadomo wycieraczki, przód, cyk, wycieraczki z tyłu, tutaj pokrętło, tak samo spryskiwacze, wszystko chodzi, ładnie ściera, płyn zimowy zalany jest. No co, grzanie tylnej szyby, grzanie przedniej szyby, co jest bardzo fajne też w tym samochodzie. Ustawianie tutaj nadmuchu,
większy, mniejszy. Tutaj przestawiamy sobie pozycję, na którą chcemy grzać. Tutaj na klatkę piersiową, tutaj klatka piersiowa i nogi. Tutaj same nogi. Lecimy w górę i mamy szybę i mamy nogi. I mamy samą szybę i tutaj sobie, wiadomo, temperaturę ustawiamy. Też fajna, bardzo fajna opcja. No cóż, radio jak to radio, to już wam mówiłem, o co chodzi z tym radiem. Przycisk od awaryjnych. Tak, cyk, wszystko chodzi. Gniazdo zapalniczki. Dodatkowo jeszcze Ania dorzuca krem Nivea. Proszę bardzo, można się posmarować gdzieś tam w korku, jak się stoi. O, tu moje perfumki jeszcze. A też wam mogę dorzucić. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy schowek. Schowek na pierdy różne. Dosyć głęboki, dosyć fajny. Tutaj taka fajna też walizeczka jest w tym schowku. Możecie sobie tutaj dokumenty od renóweczki trzymać elegancko. Jest dużo miejsca. Papier toaletowy też się, wiadomo, czasem przydaje. Tutaj jakieś tam jeszcze schowki w podłokietniku. Tutaj tak samo, nie wiem czy mogę otwierać, nic tutaj nie ma aż takiego. Bardzo głęboki schowek też tutaj od kierowcy, od podłokietnika kierowcy. Możecie dużo tutaj różnych różności sobie schować. Dodatkowo chyba nie wiem czy jest regulowany, chyba nie jest, już nie. No i cóż tu więcej mówić, no samochód jest sprawdzony, tak jak widać. Ania jeździła nim od 2015 roku. Z tyłu wygląda tak. Czyli no nie ma tu się do czego uczepić, no zobaczcie sami, nie jest to wyśmigane, nie jest to wytrzaskane, jest wszystko pachnące, ładne i po prostu no tylko wsiadać i jechać. Bardzo miękkie kanapy są z tyłu, składane oczywiście, rolety dodatkowo z tyłu są, zobaczcie, możemy sobie odsunąć roletę, założyć, cyk, jak wam światło świeci, znaczy w sensie słońce, to zasłaniamy. Dodatkowo jeszcze na dachu światełko. Poduszki powietrzne z tyłu, cyk, cyk, cyk. Tak samo tutaj, tutaj, no to już jest chyba wszystko w standardzie. No i cóż więcej, No tak, tak ten samochód wygląda. Tutaj mamy taki przycisk, fajny przycisk taki elektryczny, rozumiecie, do tego, aby poszarżować sobie zimą. Ania akurat nie korzystała, także może być trochę zardzewiałe. Ja też nie korzystałem, ale wiem, że jest wyłączenie kontroli trakcji, co wam się od razu świeci na pulpicie. Wyłączacie kontrolę trakcji. No nieraz to się przydaje przy wyjeździe z jakiegoś śniegu i tak dalej. Więcej mocy ma samochód, nie jest tak blokowany, także dobra opcja. Tutaj mamy pokrętło od, w sensie podświetlenia zegarów. Mocniej podświetlamy, mniej podświetlamy. Tak samo tutaj nam się podświetla mniej, bardziej kręcimy i mamy, możemy nawet sobie dyskotekę zrobić jak chcemy. Bardziej, mocniej, bardziej, więcej, mniej i tak sobie możemy cały czas. Ale tam, nie polecam generalnie. Ustawienie lamp, o teraz jest na zero. Możemy na jedneczkę, dwójeczkę, trójeczkę, czwóreczkę. W zależności od obciążenia z tyłu w bagażniku, ten samochód wiadomo, z przodu pracuje nam inaczej. Także ustawiamy sobie pozycję świateł do dołu, do góry. Wiecie o co chodzi, nie? No i klakson, kurczę, oczywiście bardzo ważna rzecz. Pip, 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 pip. Oj, za chwilę się schowamy do środka, jeszcze otworzę tylko bagażnik, pokażę wam jak bagażnik wygląda. Tutaj delikatna jakaś plamka, ale myślę, że ciepła woda, jakiś płyn i dałoby się tu uratować. Nie wiem dokładnie ile ma litrów, ale całkiem spory bagażnik. No, tutaj jeszcze mamy dodatkowo roletę, którą możemy zasunąć, schować jakieś tam, wiecie, żeby sąsiad nie patrzył, że macie kratę browara na przykład w bagażniku, to sobie chowacie wszystko przed sąsiadem i elegancko zamykacie. O Jezus, czekajcie, bo coś mnie tu nie pykło. Elegancko kratę browara sobie, widzicie, człowiek tego nie używa na co dzień i tak to jest, zamykacie i browara nie widać. No, także tak to wygląda, wlew paliwa, benzynka oczywiście czyściutka, ślady jeszcze po myciu, bo nie śmiem ukrywać, że myłem samochód, tak żeby wam pokazać wszystkie właśnie te, no wszystkie elementy tego samochodu. Progi, zobaczcie, są bez zarzutu, nie jest nic porzewiałe, nic nie odpada, nic nie jest poskręcane na wkręty, zero rdzy. Zero jakichkolwiek mankamentów, jeśli chodzi o karoserię. Wiadomo, jakieś tam drobne zadrapania, na przykład tutaj.
drobne zadrapanie jeszcze jest tutaj, w tym miejscu. Oraz tutaj, nie wiem, jakieś obtarcie było, może przez inny samochód, może słupek parkingowy, nie wiem. Trzeba by było się dowiadywać, ścigać tego Niemca, bo to jest jego sprawka. A poza tym, no to tak jak wygląda. Idziemy do środka, bo mi bateria już pada gdzieś, coś tak widzę. Także trzeba się streszczać. Jeszcze na zakończenie oczywiście pewnie interesowałaby Was cena, jaką chcielibyśmy otrzymać za ten samochód. Ja sobie na Olixie wpisałem wszystkie te parametry tego pojazdu, czyli rok, silnik, że to jest kombi, mniej więcej ile ma przejechane. No i ceny generalnie oscylują w granicach 10-900, tutaj na przykład. Tutaj mamy też 10-900 za taką megankę, klima i tak dalej, czyli to samo co tutaj jest. Tutaj mamy 9700, tutaj mamy 10900, czyli powiedzmy, że między 11 tysięcy a 10 tysięcy, no 10-11 tysięcy, no tak jak widzicie, tak? Ceny są zróżnicowane. My byśmy chcieli za ten samochód otrzymać równe 10 tysięcy. Powiedzmy, oczekujemy 10 tysięcy. Gdyby ktoś się znalazł zdecydowany na tą furę i chciałby ją od nas kupić, oczywiście jakieś tam jeszcze pieniążki do spuszczenia z tej ceny będą. Zalejemy najwyżej furę do pełna, tak żeby klient był zadowolony i na pewno się dogadamy. Także jeśli byście się chcieli z nami skontaktować w sprawie tej oto renóweczki od Ani, przypominam, jeden pierwszy właściciel w Polsce i jedyny od roku 2015. OC jeszcze jest ważne bodajże przez 3 miesiące. Jeśli chodzi o przegląd, to nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale na pewno też jest jeszcze jakiś czas ważne. Do przeglądu jest przygotowane, nie trzeba robić żadnego wkładu finansowego w ten samochód, aby z niego korzystać. Także wyświetlił Wam się kontakt do mnie, piszcie na maila, jeśli Wam się to spodoba, ta furka. Tu gdzieś była jeszcze taka fajna opcja, gdzie ona jest? Tutaj otwieranie maski, a nie, tutaj nie miałem otwierać. Aha, ustawiamy sobie oczywiście kierownicę, tak, wyżej, niżej, także możecie sobie ustawić, jak Wam będzie dobrze. Tak samo jest tutaj z fotelem, ustawiacie sobie go niżej, wyżej, taki wichajster fajny. Oczywiście możecie sobie suwać do przodu, do tyłu, no wszystko działa, wszystko działa. I cóż, no przykro nam trochę z tego powodu, że musimy się z tym samochodem pożegnać, bo naprawdę jest godny polecenia, ale mówię, no dla nas trzy samochody utrzymywać, no to jest bez sensu, wiadomo ile samochód kosztuje i tak dalej, więc trzy samochody dla nas to za dużo, wystarczy Audi i wystarczy samochód z chłodnią, który mamy zamiar właśnie kupić zamiast właśnie tego samochodu. Nie przedłużam więcej, dziękuję Wam za oglądanie, ja już zmierzam w stronę domu. Tutaj mamy blokadę właśnie tych szyb, o których Wam wspominałem. No i co? I piszta, dowiadujta się, będziemy rozmawiać, będziemy handlować. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapeczkę w górę, niech ten film idzie w świat i niech się powodzi Wam wszystkim w tym nowym roku. Aby zdrówko było, to będzie dobrze. Zapomniałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że samochód jest do obejrzenia w okolicach Białej Podlaskiej, także uprzedzam Wasze pytania odnośnie lokalizacji tego samochodu. Także mówię, okolice Białej Podlaskiej, wygooglujcie sobie, zobaczcie, gdzie w tych okolicach właśnie ta fura jest do obejrzenia, jak i do odebrania przez przyszłego właściciela. To tyle w sumie.